Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Raz, dobra, mam włączony, tak dla pewności. Witamy kolejnego pięknego, słonecznego, majowego dnia. Zostawcie Tosię. Głupoty. Tosię przed chwilą właśnie ściągałam z dachu. Wyobraźcie sobie. Zuma siedzi przed domem i patrzy na dach. Ja patrzę, a tam Tosia sobie poganku zasuwa, nie? No po prostu agentka. Akrobatka. Ja już jestem od ładnych paru godzin i sobie działam. Robię w końcu to, co chcę. No dobra, no. Tak, czyli działam sobie tam w roślinkach, usuwam chwaściory, pięknie wszystko zaczyna wyglądać, a hrabia dopiero przyjechał. Jakiś... Nie, hrabia sobie zrobił trening, nażarł się, wypił odżyweczkę, jest szczęśliwy, przyjechał motocyklem, troszkę sobie pojeździł. Tak. Czyli powtórzę to, co powiedziałam, hrabia dopiero przyjechał. Tak, no tak. No. I capi. I tak, i właśnie będziemy nagrywać taki bardzo krótki odcinek. Bardzo testujemy, krótki, ponieważ dzisiaj to jest mój dzień siedliskowy. Ten, odnośnie usuwania zapachu z przykrego ciuchów, zapachu. Jeżeli kiedyś zostawiliście coś spoconego, nie upraliście w porę, to zarosło w cudzysłowie grzybem i po każdym praniu dalej to śmierdzi, to jest odcinek dla was. Testujemy, my zapraszamy dzisiaj. Oh, no, idziemy. A już skończ z tym, testujemy, jesteśmy na siedlisku, więc proszę cię bardzo, a pokaż swoją maszynę. Właśnie, poczekaj, ja bardzo państwu dziękuję, że tam się włączacie na testujemy, tak swoją drogą. Naprawdę, te same mordki widać pod siedliskiem i na testujemy, także ja... I wracamy na siedlisko, pokaż swoją maszynę. No to proszę, zaprezentuj, pochwal się. A, ja mam ładniejszą. To jest jajeczko, po której... Ja się tylko zajmę kurtkę i już do ciebie idę. O. Dobrze. Jajeczko Adriana jest zachwycony, zakochany i teraz by tylko jeździł na motocyklu, tak? A chwast kierowcy. Jeszcze raz? Nic. Mówię, że bardzo ładny motocykl. Nie ma się czym chwalić, stare jajko. Miałem już takie, miałem 600. No ale powie tak, jajeczko. Stare jajko, zachwycony jak no nie, ktoś... naprawdę, taki fajny egzemplarz się trafił, że pozdrawiamy ciebie, Jakubie. Bardzo, znaczy Jakubie od tego motocykla. Świetny sprzęcior, moje pierwsze jajko, ja byś mogła na mnie na sekundkę skierować kierownicę, jechało się tak, miał takiego dzwona, że pługi były tak pokrzywione, że jechałem tak. I takie miałem jajko. I jak on mówił, że faluje na obrotach i tak dalej, nie? To moje jajko to tak falowało, nie? A te tam gdzieś tam minimalne jakieś muśnięcie, to jest falowanie, to nie jest falowanie. Jest w ogóle ja wam ukażę, jaki to jest gigant. Możesz teraz? Tak. Tylko się nie spierdziel. No co tak. Przepraszam. Ja. Czekaj, mam, ja cię złapię tutaj z tej strony. Ja mam 1,74 m wzrostu i niestety, ale do ziemi prawie nie sięgam. A wiecie, to jest jeszcze zmieniona kanapa na taką mięsistą, żelową i to też swoje robi. Ale ogólnie rzecz biorąc, to w świecie motocykli to jest taki sztosik, nie? W sensie taki oklepany bardzo z tym motocykl. Nie jest jakiś tam, wiesz, z górnej półeczki. Ale jak ktoś się nie zna, to fajnie, no bo robi wrażenie, jeżeli no chodzi o wielkość. Ogromny, taka kobyła. Jest kobyło, no. No, ja, to był mój pierwszy motocykl ogólnie. Po 125 kupiłem właśnie 600 jajko i chyba to był błąd wtedy, ale żyje, nie? Więc chyba nie było tak źle. Chociaż chyba największą frajdę przy małych prędkościach miałem właśnie z 250. To ona mi dawała taką, wiesz, rower, nie, kurde, tu, przecież żeśmy zawracali tam pod sklepem. Tak, tu... mieliśmy rozrysowany wolny slalom na ulicy. Tak, bo się szykujemy do egzaminu, znaczy wtedy się szykowaliśmy, teraz znowu to odpuściliśmy i znowu pewnie wrócimy sobie. I ten, i żeśmy się bawili. Uważaj, bo on tak, daj go bardziej na siebie, bo tu taki, wiesz... No, że mi nie zniszczył limuzyny, nie? Ja naprawdę bardzo mały ma pochył. Ja wszystkie motocykle to tak miałem, jeżeli chodzi o tą stópkę, ale dobrze jest. No, także mieliśmy wolny slalom rozrysowany, właśnie sobie ćwiczyliśmy, ale był taki leciutki, fajny, przyjemny. A tutaj to kobyła straszna, no ale... Ja na razie się chyba nie odważę na nim poćwiczyć, bo... No, bo zaraz po tym, po zakupie napisałem, że jak już dojechaliśmy do domu, to mówię, że ciekawe, kiedy tak. Ciebie zobaczę na nim. I ja szybciutko odpisałam, że to jest taka wielka kobyła, że dziękuję bardzo, wolę moją trochę. Piękną 125. No, także... do niej też sobie wrócimy, któregoś dnia sobie zrobimy jakiś przejazd i jakieś nagranie. Dobra, koniec tak, tego koniec tego motocykla, rozbieraj się. O jest. Jestem taka zajebista, muszę odpocząć. No, jak się po dachach biega, to trzeba po tym odpocząć. Dobra, trzymaj, ja biorę Tosiulkę na ręce. Tak, chodź, Tośki, chodź, kochany.
Cześć, to Sionia. Moja to Sionia, kochana. To Sionia, wstrzymaj oddech. Właśnie, idziemy dogrywać. Cześć. Cześć, piękna stopo. Cześć, mała piękna stopo. Mówi, nagraj mnie, no. Tak, nagraj maliny. Zobaczcie, mówię. Tutaj zrobiłem, usunąłem te wszystkie te chwasty, to wszystko wyniosłem do tam do odpadów, z tych biodegradalnych, nie, one tam się ładnie skompostują, do kompostownika, a Sylwialko stoi i wiecie, no tak, tu krzywo robisz, źle robisz. Nie, przyszedł tu przed sekundą i tak, ja sobie zbieram i od razu wynoszę i wchodzi Adrian. No, co to za robota? No przecież to się i tak skompostuje. No i po co to nosić? Nie, bo będzie się walać wszędzie. Trzeba od razu wynosić do kompostownika, potem masz kompostownik i robić już porządek. Ja jej mówię, może odkurzacz ci przyniosę. Chwilę pomyślała, a to żart, tak? Bo ona już się odkurza. No jesteś zabawą. Nie, no tu, gdzie stałeś, miałeś trawę do kolan. Stoisz normalnie, malinki widać, zobacz, tam są tak zarośnięte, że ich nie widać. No, idziemy po agrowłókninkę i sobie to agrowłókniną pięknie obłożymy. Maniaku, tak, agrowłókniny ty. Co? Nic. Nie, no i ten, i tak, żeby już tych malin, żebym nie musiał ich pielić już nigdy, nie? I... Przecież nie pieliłeś. Nawet się palcem nie dotknąłeś. Słuchaj, ja jestem, to jest najważniejsze. Powinieneś być mi wdzięczny. W pościelu ty. Dobra, idziemy działać. Słuchajcie, kochani, nagrywam teraz zajebistość Adriana. Bo zażartowałem, że wiem, co chcesz nagrać, moją zajebistość. Słuchajcie, musimy musimy zrobić sprostowanie do tego, do zraszacza, bo on jednak jest super mega i faktycznie wystarczyło podregulować. Ale mówisz o listku czy o kwiatku? O listku. O listku, a kwiatek też się podobno kręci. Jak się wygnie gałązki, to kwiatek jest obrotowy. No i idziemy do kwiatka. No, ale opowiadaj, jeszcze nie skończyłam pokazywać swojej zajebistości. Z którego profilu chcesz? Chcesz bardziej, wiesz... Nie, weź. Dobra, idziemy. Do roboty. Do roboty. Siedzi pół dnia na krzesełku i do roboty. Pół dnia kazała mi te zrąbki nosić. Słuchajcie, Tosia na orzechu. Tośka. Tośka dzisiaj była na dachu, teraz jest na orzechu. Na lączki? Tak, na rączki. Chodź na lączki. Musisz po nią wejść. Chodź, Gamoniu. Chodź. Tosia. Chodź, gdzieś się. No, niżej nie zejdzie. Dobra, da se radę. Chodź, idziemy pokazywać. Tak? Więc ponosił trochę zrębek. To jest głupi kot, no. Ponosił trochę zrębek. I nagle stwierdził, że jego to zajęcie nudzi, gdzie przestawiać zraszacz. No nie, no tak było. Ja tak z takim monotonnych prac tak średnio. No i tak jak taki dzień wolny, to tak też jeszcze. Jaki dzień wolny? No wolny. Jaki dzień wolny? No wolny. Kto powiedział, że ty masz dzień wolny? Ale nie mówię, że ty mi tutaj ustalasz, no, że od pracy i majóweczka. Pierwszy raz w życiu mam wolną majówkę, daj mi się nacieszyć trochę. Zatem chce mi się jeździć motocyklem. Dzisiaj się już nacieszyłeś, wystarczy ci. Zobaczcie, jak mały gałązek został. Tak. A, i to też było dobre. Zaczęliśmy razem, aha, nie? Aha. Adrian, ile wrzucałeś gałązki? No, żeby z godzinę żeby ci... może. Może ile? Z półtorej. Żeby ci nie umniejszyć, z 15 minut wrzucał. I oczywiście co? Idę przestawić zraszać. Nie, absolutnie. Jeszcze przechodzi bezczel i jeszcze mówi, baw się dobrze. Ale kłamie. Jedyne, co straszne. Dzisiaj zrobił... To jest po prostu straszne, nie? Weź. No. Jedyne, co dzisiaj zrobił oprócz przestawienia zraszacza, to wyniósł jedno wiaderko do kompostownika, bo go poprosiłam i jeszcze co? Powiedział... Ona drzwi nie zdjęła i ta góra, co jest? To jest na drzwiach. Ona, ten tam nie kompost... ma drzwi, ty. No, drzwi, ta pokrywa. Drzwi, to nawet tej pokrywy drzwi, nie zdjęła, drzwi. Tylko na tą drzwi, pokrywę wali drzwi, ten kompost. No, wpycham, no. Zaraz opadnie. Ale bzdury, no. Drzwi, no właśnie, ja wpychałam, nie ty. Zaniósł jedno wiaderko i słuchajcie, co jeszcze powiedział? Zemsta będzie słodka, bo zaniósł jedno wiaderko. Ale kłamie, żywe oczy. I jedyna kłamie. Rzecz, którą dzisiaj zrobił, oprócz przenoszenia zraszacza z miejsca na miejsce, to rozłożył agrowłóknin. Widzicie? Przymalik. Ładnie, patrzcie tutaj wszędzie dookoła malinek. Ale zrębki wszystko. To już ja.
No ale ja ci nosiłem te zremki, tak? Więc... Do któregoś momentu, nie? A no nie, potem no do samego końca ci nosiłem te zremki, także wiesz. Weź. Pokaż, jak to pięknie wygląda. Nie, no ładnie, ładnie, fajnie wyszło. Podoba mi się. A ja nie jestem jakimś tam fanem tego zrębkowania, więc jak mi się podoba, to ściółkowania. Już chyba... Ściółkowania. Wszystko jedno. Fajnie. Proszę nie czepiać. Idę do tego kwiatka, muszę go tutaj rozkłócić. Idziesz do zraszacza, no, tak? Oczywiście, proszę. Cały dzień dzisiaj tam siedzisz przy tym zraszaczu. Ale to mi nie da teraz spokoju. A ten jest super, nie? I kwiatek no. Podobno też się kręci. Niemożliwe. Tylko trzeba wygiąć łodyżki. Niemożliwe. Dziewczyny nam dzisiaj przekopały grządki. I o dziwo nie tknęły groszku Adriana. Ciekawe czemu. Teraz w którą stronę wygiąć, nie? Nie, no jak no. Tak, żeby im tak teoretycznie powinno. Jeżeli to ma naprawdę się kręcić, no teoretycznie mam taką możliwość. Zobaczymy zaraz. No nie, ty, to się przecież odkręca, no to jak? No będę bardzo zaskoczony, jeżeli to jest taka możliwość. Bardzo. Będę mega zaskoczony, jeżeli on ma możliwość obracania się. Najbardziej mi się podobał jeden komentarz przy tych zraszaczach, że trzeba było przeczytać instrukcję obsługi. Nie było żadnych instrukcji. Nie było. W żadnym zraszaczu nie było instrukcji obsługi. Dobra. Zakręcam wodę, podpinamy ten. Twoje tak? Ulubione zajęcie. Zakręcanie, odkręcanie wody. No dobra, możemy to zrobić na mój sposób. No. W sumie to nie chce mi się latać. Kwiatek jest niezły. Nie kwiatek, tylko listki. Weź pociągnij ten. Dobra. Właśnie kręci. Właśnie. Drgnął? Czy mi się wydawało? Jeszcze raz? Nie. No nie kręci. No nie ma opcji, no jak? Przecież to ciurka, to nie wiem, jakie to ciśnienie musiało być. I one powinny być skierowane tak jak łopaty. No, to, no nie, to nie ma szans, żeby to się kręciło i koniec. Dawaj ten kwiatek. Twojego przyjaciela. Zagniesz nam gdzieś wąż? Już zagiąłeś? No, ja to tak, ale ty musisz zagiąć, bo ja teraz chciałbym odejść z tym. Zagnij go. Nie mogę, bo się skończył. No to nie, nie to nie. Zadowolony? No i dobra. Co? Zadowolony. O, i ta. To się kręci. No i to wajwania. Elegancko. Elegancko. No fajnie. To idziemy przesadzić drzewko? Jakie? Te, które jest na środku. Dobrze. To proszę ci bardzo, pokaż, które drzewko. Już ty nie możesz. Cześć, Tosia. Tosia. Mokra dupa, tak? Zmokła mi dupa. Te drzewko. Na samym środeczku. Chyba winogron wytniemy, bo tak zmarzł, że w ogóle nic, żadnej reakcji. U moich rodziców już cały winogron jest zielony. A tutaj nic, martwe to chyba, zobaczymy jeszcze. A nawet jeżeli będzie w miarę zielone w środku, w sensie jakiś oznaka życia, to po prostu poprzesadzamy i licząc na to, że ona puści pędy dalej gdzieś tam, na środku działki, gdzieś tam daleko. O kurde, to takie dosyć żwawe to drzewko, nie? Bujnęło się, nie? Trochę się bujnęło, on jest taki grubasek taki. Zobaczymy, tu jeszcze ma jakieś odrosty, nie wiem czy to widać, tutaj jakieś drzewko jest małe, tu jeszcze jest jakieś małe drzewko. Czy zostawiamy tutaj, niech sobie rośnie? No ale jak teraz tego nie przesadzimy, to kiedy? No to będzie rosło. No. No dobra, to jeszcze pomyślimy. Co chcesz powiedzieć? Czy wykopałeś drzewko? No trzy nawet. Trzy nawet. A w zasadzie to sześć.
I posadziłeś. Patrzę na Kiciusia, który tam jest w tle, ugania się za jakąś muchą. Tak, chciałem pokazać? Tak. Gdzie? To gdzie posadziłem? No, pokaż. Nie bądź taki cwany, ja w tym czasie cięłam gałązki. Widzicie? Nawet nie wie, gdzie posadziła, nie? To jest przypadek. Nawet nie wiesz, jak działa to urządzenie. Ale się rozkręcił ten kwiatek. Kochani, za kwiatuszkiem tam trzeba będzie zakręcić wodę, bo już kałuże się robią. Wystarczy wody na jakiś czas. Trzy drzewka. Trzy duże drzewka przesadzone. I do tego kilka małych. Także niech sobie tutaj rosną. Będziemy je formować tak właśnie do góry. Trzeba je naprostować. Tak, żeby naprostujemy. Tak, żeby nie zabierały słońca tutaj grządkom. Aczkolwiek no, te grządki też możemy zawsze przenieść, nie? To, że one są dzisiaj tutaj, nie znaczy, że za 5 lat też tutaj będą. A to chyba jabłonki, nie? To. I to chyba też jest jabłonka, tak? Jakaś stara. Może tak być, czy nie? Nie wiem. Ja się już nie wypowiadam, ponieważ już pomidora widziałam kilka razy i się zawsze okazuje, że to nie pomidor, także już się nie wypowiadam, jest to piękne drzewko. Nie, tak, jakieś piękne, ładne bardzo drzewko. No dobra, to tyle z aktualizacji na ten moment. Idziemy coś sobie tam jeszcze porobić. Tak jest. Jesteś. Ty jesteś dupek. Dobra, kochani, tyle od nas na dzień dzisiejszy. Mało, krótko, leniwie oczywiście. Majóweczka. Przepraszam, wróć. To leniwie. Sylwia nic nie robiła, ja bardzo dużo pracowałem, życie, przesadziłem aż 6 drzewek, także zgrzałem. Co dodałeś tych drzewek, co? Naprawdę, nie 6, naprawdę. Tak? Przyrzekam ci, że 6 było. To, że się spracował. 3 mikroskopijne, ale te 3 były całkiem spore. Wielkie drzewa, konary potężne. Dobra, tyle od nas, trzymajcie się, miłej majóweczki, jeszcze ostatni dzień w zasadzie, wieczór i dzień. Także odpoczywajcie, wszystkiego dobrego Wam życzymy i do zobaczonka. Jutro. No zobaczymy, być może. No. Nie no, lenistwo Ci się przyciągnie, no, tak? No, może tak być. No, ta majówka taka będzie leniwa i co zrobimy? Co zrobimy? No, tyle od nas, wszystkiego dobrego i hejka. Buziaki.